nagranie przedkulisowe albo zakulisowe. No, czy nie wiem, czy tu mnie słychać, widać, nic nie widać. O, coś się pojawiło. Dobra, widzę się. Także wybaczcie, ale jest to testowa w zasadzie testowy live. Witam Was serdecznie na kanale Sinutronic Industries, komputer, doradztwo, serwis, Łukasz Krobos. To są magnetyczne przygody Pingwina Jarvis. Nie wiem, czy są jacyś widzowie, czy nie, aczkolwiek jeszcze jestem za malutki, żeby po prostu się tutaj tak rozpychać i oczekiwać na cud. Aczkolwiek ja tutaj na tą audycję zdecydowałem się zrobić tylko dlatego, żeby tu przetestować, jak to jest widoczne. Troszeczkę to inaczej widać przez tą kamerę. To jest Logitech C922 Pro Stream. Tak to się tutaj przedstawia, jeżeli chodzi o kamerę. Tak jak mówię, tutaj próbowałem sobie tutaj ustawić, ale chyba no, nie jest jeszcze to sprzęt najwyższej klasy, żeby można było to jakoś tutaj coś więcej wycisnąć z niego, ale starałem się przygotować po prostu do tego live'a, jak scenariusz się troszeczkę zmieniła. No i tutaj widzę jakieś delikatne jest opóźnienie, ale ktoś tam coś obserwuje, także nie wiem, najważniejsze jest to, żeby ktoś tutaj dał znać, jak jestem widzialny i słyszalny, bo na podglądzie niby było ok, a jak już zacząłem nagrywanie, no to nie za bardzo. Wydaje mi się, że to też nie jest pewnie kamera do tego, żeby takie tutaj ze światłem też próbowałem się naświetlaniem pobawić troszeczkę. Nawet to dobrze widać, widzę, ale to tak jak tutaj mówię, to jest w zasadzie testowe i nie będę tu oczekiwał cudów. Dobrze, jeżeli chodzi o bohatera naszego tutaj testowego odcinka, jak obiecałem, już długo się z tym nosiłem, żeby Wam pokazać komputer, którego premiera była 8 stycznia 2002 roku, produkowany był chyba do
końca sierpnia 2004 roku. I od tego zaczęła się moja przygoda z makami. Bardzo się tym zainteresowałem i w zasadzie no, puknąłem bakcyla i to był pierwszy komputer, jaki kupiłem, jeżeli chodzi o maka. Stara lampeczka wygląda jak lampka z Pixara. Co prawda mój egzemplarz ma troszeczkę uszkodzone ramię i niestety opada zbyt szybko, jeżeli chodzi o tutaj manewr tego ramienia. I cóż, chciałem wam pokazać, jaki to fajny i futurystyczny komputer w zasadzie robi wrażenie do dzisiaj. Na mnie to takie perełeczki u mnie są schowane, zachomikowane jako w zasadzie obiekt już, no co, muzealny. Muzealny i wciąż na chodzie. Tak jak tutaj wspominałem, oczywiście przygotowałem się ówcześnie do tego, żeby wam go po prostu pokazać, zaprezentować i podłączyć. Jak widzicie, cały komputer mieści się w tej połowie jabłuszka. Wszystkie sloty z tyłu są bodajże trzy porty USB, wszystkie porty audio, tam na zewnętrzny monitor. Wtedy jeszcze włączę modemowe, czyli podłączenie do internetu. I złączę LAN. I tak to by tutaj się przedstawiało. Z przodu tutaj pasowany w obudowę jest napęd optyczny, który wam tutaj pokażę. Mam do niego jeszcze w zasadzie klawiaturę oryginalną. To jest oryginalna klawiatura. Miałem też gdzieś myszkę, ale gdzieś ta myszka mi się zapodziała. I co? No i tak jak mówię, tutaj zaprezentuję wam, włączam włącznikiem. Bestie. Startuję. No i widzicie, tak startuje system. Szybciej niż nie jeden współczesny komputer czasami. No, oczywiście on tutaj dłuższy czas stał i nieuruchamiany był, aczkolwiek odpalił. I co? Ja tutaj myszkę mam podłączoną do niego. Oczywiście nie Apple'a. Pomijając klawiaturę. O tym Macintoshu sobie klikamy, żeby zobaczyć, jakie informacje są na temat naszego komputera. Mac OS System, Mac OS X wersja 10.4.11. Nic więcej na tym komputerze tutaj raczej nie zainstalujemy, a jeżeli już zainstalujemy, to z wielkim wysiłkiem i pewnie to nie będzie miało najmniejszego sensu, bo ten komputer nie uciągnie. Ale ja swego czasu go używałem tutaj. Używałem go dosyć mocno. Robiłem sobie na nim nawet wizytówki. Procesor 1 GHz. PowerPC jeszcze G4 to było. Pamięć 1,5 GB DDR SDRAM oczywiście. No i tutaj możemy sobie kliknąć więcej informacji, peryferia. Zobaczcie, naprawdę nieźle ten komputer sobie poczyna. On naprawdę, jak na ten dzisiejszy czas i tyle lat po premierze, sobie nieźle radzi. Także tak to wygląda. Oczywiście Mac OS System zupełnie inny niż to do czego do tej pory żeśmy przywykli. Wówczas na tamte czasy Windows zupełnie inaczej wyglądał. To naprawdę odbiegało od normy to, co tu wszystko tutaj było. Tak jak mówię, matryca jest ruchoma. O, widzicie, jakie ramię go trzyma? To tak zwana lampka. Ja oczywiście tutaj nie będę tego prezentował, bo mi ucieka, a do samego dołu można nią zjechać. Ale ucieka, trzeba by chyba naciągnąć sprężynę.
Ale co? Z internetu już raczej z niego, w nim nie pokorzystamy, ponieważ przeglądarka, jeżeli chcąc ją uruchomić, mogę wam odpalić, żebyście sobie zobaczyli, jak tutaj obciążalność komputera wzrasta do 95% praktycznie procesora. No i co ja tu mogę odpalić? Monitor aktywności. Widzicie, jakie jest obciążenie. Prawie 100%. Ja nie wiem, czy to widać na tej kamerce jest. Pewnie będę musiał to wszystko dopracować, jak będę chciał takie live'y robić, ale tak jak mówię, to jest testowy live. Nie wiem, czy po prostu tutaj mnie będzie w jakikolwiek sposób... Znaczy mnie to widać na pewno, aczkolwiek to, co tutaj się wyświetla na ekranie, widzę, że się odbija. Mam podgląd tutaj z przodu. No ale tak jak mówię, to jest testowy live i chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało, jak będę odbierany, ale tutaj widzę widzów brak. Trzeba chyba na nich jeszcze zasłużyć. Trzeba na was zasłużyć, tak? Tak też myślę. Tak też myślę. No cóż, w każdym bądź razie przynajmniej będę miał podgląd, co zmienić, jak się tutaj uzbroić w odpowiedni sprzęt, jeżeli chodzi o live'y. No cóż, tak jak mówię, tutaj sobie, tak jak tutaj uruchomiłem przeglądarkę, no to chcąc z niej skorzystać, no to tak jak widzicie, możemy coś wyszukać. Szukaj, nawet wyszukuję. O, wyszukamy siebie tutaj. Sinutronixa. No i znalazło, także jeszcze idzie z niego pokorzystać. Co wam jeszcze mogę tutaj pokazać, jeżeli chodzi o tą lampeczkę? Napęd, czy nam się wysunie napęd? Zaraz to zobaczymy. Czy nam tu się wysunie ten napęd? Możemy wysunąć go. Jest tutaj, Maki mają to do siebie, że mają klawisz do wysuwania napędu w klawiaturze. Musiałem mu pomóc troszeczkę, ale widzicie, wyszedł. Otwiera się specjalna zasłona i zamyka. Jeszcze raz i widzicie, tutaj można wysunąć. Trzeba dłużej przytrzymać, ale on się już tu blokuje. Ta osłona się blokuje i napęd się tam też właściwie nie chce wysunąć, ale to jest do zrobienia. W każdym razie komputer mimo tylu lat ciągle działa. Ja pamiętam, jak w 2001 kupowaliśmy swój pierwszy komputer, no to takie gry się grało jak Just Jacobit 2 OS X. Zobaczcie. Opóźnienie jakieś tam jest na tym naszym live'ie, aczkolwiek da się jeszcze tutaj nawet na nim pograć. Widzę, że to słabo widać, no ale jak już jest poza białym kolorem na matryce, to już w kamerze widzę jakoś tak troszeczkę lepiej to funkcjonuje. No ale nic. Jak widzicie, gra tutaj odpaliła się. Jeszcze wam ciekawą grę pokażę. To takie jak zaczynałem, jak początki z komputerem, to takie coś jak... Zresztą zaraz zobaczycie. No i tu można sobie... Oczywiście pokazówka. Tutaj... Jest, tutaj komputer ma osłonę, gdzie to są wyloty powietrza gorącego, które komputer wyrzuca. Także oczywiście komputer nie ma dysku SSD i on tak właśnie sobie poczyna. No i możemy wybrać sobie poziom tutaj gry. Easy, bo to nie grało się dawno. No i tutaj gramy. Skaczemy.
Nie pamiętam nawet, którym się strzelało. Myszką? No nieważne, ale widzicie, można... O, spacją się strzela. O. Dobrze, ale to tak jak widzicie, można komputer naprawdę jeszcze może posłużyć jako źródło rozrywki, ale u mnie to jest po prostu zabytek i naprawdę te urządzenia są dla mnie bardzo ważne, utrzymuję je w pełnej funkcjonalności. Jakby nie było, pokażę wam jeszcze coś lepszego, tutaj nawet w Photoshopie projektowałem sobie wizytówkę, także tak to wyglądało. Takie były początki. Byłem zafascynowany i mimo tego, że to już były czasy, kiedy po prostu ten komputer zeszedł ze sceny dawno, to ja poznawałem Maca w ten sposób. System, o i widzicie, tu sobie robiłem wizytówki. Także Photoshop jeszcze naprawdę hula na tym. Można coś fajnego stworzyć dla rozrywki. Ten model w wielu filmach występował. W wielu filmach go widziałem. I to jest taka lampka Pixara, nawiązując do tamtych czasów Steve'a Jobsa. A teraz wam pokażę jeszcze jedną grę. Mianowicie... Co? Jak się odpali, to zobaczycie. W każdym bądź razie nie wiem jaki jestem widoczny w kamerze i na tym nagraniu, chociaż mógłbym sobie tutaj podejrzeć na żywcu, zobaczyć. No, widzę się. Trzeba by sobie... O. No, poznajecie, co to za gra? Wolfenstein. Także to też idzie na tym komputerze. Play. I co? I gramy. Jak widzicie, tak to się tutaj przedstawia. Komputer ładuje Wolfensteina. Czy Wolfensteina. Jak tam kto woli, tak nazywa. Moja angielszczyzna nie jest zbyt wymowna. Tak. Ale jak widzicie, daje radę. Mam trochę kontuzjowaną rękę. Musicie zobaczyć, że tutaj skręca. No i co? I leci. Dobry. Przygłosimy sobie też, jest na klawiaturze, wtedy było. Well, Jack, have we heard it? Także widzicie. Yes, sir. We just received a coded transmission from Kessler, our contact in the Chrysal Circle. And? Both agents have been captured. Skasujmy to, żeby poszło troszkę gry. Wiem, że się światło odbija w tym monitorze, no ale nic nie zrobię. Trzeba będzie popróbować, potestować różnego rodzaju konfiguracje, jeżeli chodzi o tutaj nasz live. W każdym bądź razie będę miał przynajmniej podgląd na to, jak to wyszło. O! No i co? Jedziemy, widzicie. Jakieś tutaj
No i można grać. Ale dobra, wyłączmy to. W każdym razie poszło to wszystko ładnie. No i co, udowodnione, że to działa. Co wam tu jeszcze mogę pokazać? Tu mam jeszcze Gadu, Mu Commander, czyli odpowiednik Total Commandera, jeżeli chodzi o Windowsa. Naprawdę tutaj wszystko na tym komputerze działa. Można uruchomić wiele rzeczy. Wizytówkę tutaj miałem, pamiętam, robiłem sobie różne rzeczy. Pierwsze wizytówki, to już było bardzo dawno, to zostało na tym komputerze, bo on został w takim stanie, jakim go zostawiłem tutaj. Logo się odpali. Tak, oczywiście. Oczywiście, że się odpali, jak widzicie. Magnetyczny ping był wtedy tworzony. Także to tworzyłem właściwie chyba na Macu, z tego co pamiętam. Ten magnetyczny pingwinek właśnie powstał na Macu. No a potem to już poszło. Także cóż, widzicie, nie jest źle, dobrze wcale. Nie widzę tutaj, nikt nie pisze, żadnych widzów, wyświetlenia 6. No szału nie ma, ale co? Live testowy jest, to znaczy było trochę może za mało czasu, ja to tak na szybkiego przygotowałem, żeby sprawdzić po prostu w zasadzie jakiego oprogramowania używać i czy to się sprawdzi akurat w moim przypadku, nie wiem, ale się przekonam, zobaczymy, może to jakoś pójdzie, jeżeli ktoś tutaj sobie zerkał, no to nie wiem, jak ktoś zerka czy coś, niech śmiało niech napisze, jak to widzi, czy to dobrze leci, czy nie. W zasadzie mam podgląd na monitorze na wszystkie możliwe sposoby i OBS-a używam do nagrania, OBS Studio wersja 29.02. Wczoraj tutaj go testowałem, jak to wychodzi. No i co? Tak jak mówię, no kamera mogłaby być lepsza troszeczkę, ale nawet nieźle widać, tylko że już z daleka ostrości nie łapię tam co w tle. Właściwie tego bohatera, którego chciałem wam pokazać, to nie łapię już dobrze. Mnie jeszcze widać tutaj z odległości jakiejkolwiek, jeszcze jakoś to widać z tego co obserwuję. No ale już dalej, no ogólnie jako obraz jest ok, ale tak jak mówię, jakby patrzył już na detale, no to już troszeczkę kiepskawo. No ale to mówię, trzeba od czegoś zacząć. To są moje początki, jeżeli chodzi o to, bo jak widzicie, kanał już jakiś czas istnieje. No i co? No i staram się po prostu nagrywać coraz lepszymi urządzeniami i troszeczkę inaczej. Cały czas tutaj pracuję nad tym, żeby też rozbudowywać swój serwis o dodatkowe usługi. Jako że to nie jest tylko serwis komputerów, tylko w zasadzie komputerów, telefonów komórkowych, czyli taki miks komputerowo-GSM, no to chciałbym się jeszcze poszerzyć o parę usług i tą działalność swoją jakoś tutaj rozwijać. Na tej małej powierzchni, co prawda nie widzicie tego, bo tam mam stanowisko serwisowe, z którego bardzo często te filmy nagrywam i te wstawki, shorty, różnego rodzaju nagrania właśnie są z tamtego stanowiska, czyli kamerę mam albo na biurku między stanowiskami, albo za sobą. Z za sobą zrezygnowałem, dlatego że pisaliście mi, że chcemy obserwować to, co ty naprawiasz, a nie ciebie. No to jest oczywiste, no, ale także tego się też nie da uniknąć, trzeba w jakiś sposób dostosowywać się do tego, co chcą widzowie, bo w ten sposób się właśnie kanał rozwija, także no, poczyniłem troszeczkę takie różnego rodzaju kroki, które no, zaprowadziły mnie do dzisiejszego momentu, czyli ten pierwszy testowy live. O następnym live'ie na pewno was powiadomię, aczkolwiek no, muszę tutaj parę rzeczy sprzętowych dołożyć, żeby było fajnie, bo nie wiem, te live'y będą robione i z tego stanowiska, jak będzie jakiś ciekawy temat,
Oczywiście nie za często, bo nie mam zbyt czasu na to, żeby aż tak rozwijać life'y, ale będę się starał. Będę się starał, bądź to z tego stanowiska, czyli tu możemy składać jakiś komputer, testować, obciążać, różnego rodzaju takie testy będą. Ja wiem, że to jeszcze wygląda prymitywnie, no ale staram się rozwijać to w ten sposób. Albo druga sprawa to będą właśnie live ze stanowiska serwisowego, które też w jakiś sposób jeszcze muszę dograć, przygotować, dopieścić, żeby można było je w taki sposób, a nie inny wam pokazać. I to wszystko dzieje się w ciągu pomiędzy naprawami też, bo tak jak mówię, to nie jest moja jedyna praca i nie jest łatwo to wszystko pogodzić, no ale staram się. Staram się i widzicie, że to coraz lepiej wygląda. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję. A tutaj może... Nie wiem, napisałem wam informację, nie wiem, jak mnie ktoś obserwuje, to niech przynajmniej napisze na czacie, jak odbierana jest ta audycja, czy ona może być, to są dla mnie cenne wskazówki. Dobrze by było, gdyby ktoś tam, kto to patrzy, się w jakiś sposób ujawnił, bo tutaj nie mam liczby widzów, bo może nie ma nikogo. Także tutaj po wykresach coś widzę, że coś tutaj się rusza. I coś tam jest. Także tak to się tutaj przedstawia. No i tutaj swego czasu prowadziłem taką krótką magnetyczną pracownię. Prezentowałem wam, jakich urządzeń używam na pracowni. Będę się na pewno jeszcze w tą stronę rozwijał. Zamierzam do tego wrócić, chociaż długi okres czasu minął od ostatniego odcinka. No cóż, no tak jak mówię, troszeczkę brakuje czasu, ale postaram się. Następnego live'a jakoś konkretnie zaplanować. Zobaczymy. Może się uda. Ale muszę to dogłębnie przemyśleć i zobaczyć, jak i co tutaj mogę poprawić. No tak jak mówię, ze światłem chyba problemu nie ma. Widzę, że z kamereczką troszeczkę jest. To, co tam jest dalej, to już nie za bardzo widać. Widzę, jak jestem tutaj, ja jestem bliżej, ja jestem najbliżej kamery. W sumie mógłbym ją troszkę przysunąć, ale... to jest, mówię, testowa audycja i tutaj w ten sposób obserwuję, w jaki sposób można tutaj to przyobserwować. No tak jak mówię, głównym bohaterem tej audycji. Jabłuszko, no jakiś przedmiot tego live'a musiał być. Nie wiem, nie ma widzów, nie zadajecie pytań, więc ja nie będę odpowiadał, bo na razie jeszcze nie ma na co. Ale przedstawiłem wam krótko tutaj to, co zamierzam. No i na pewno będę realizował. Tak jak mówię, na stanowisku serwisowym już są naprawy kolejne, magnetyczne przygody. Oczywiście ja wszystko to montuję sam, tak jak już tu kiedyś wspominałem, zapowiadając, że pojawi się live. Ankieta też tam była tworzona. Ankieta była tworzona, ale zaraz tutaj zobaczymy. Ankieta była tworzona i co tam było w tym, jak ta ankieta w ogóle tutaj wypadła. Czy ona... ...80% na tak, jeżeli chodzi o, czy chcielibyście by organizować transmisję live. 5 głosów i na nie było chyba bodajże 3-1, coś takiego. W każdym bądź razie widzicie. Nie zamierzam się poddawać, no jakieś kroki trzeba
było poczynić, żeby tego live'a uruchomić, bo w zasadzie telefonem komórkowym to nie jest robota. Ta kamera jest troszkę lepsza, tak jak już wspomniałem, to jest Logitech C922 Pro Stream. Taką sobie zakupiłem. Także cóż. O, ktoś się pojawił, widzę. Już mylę klawiatury. Jakiś jeden widz jest. W każdym bądź razie, no to już troszeczkę miało być o 20:30, praktycznie jest już pół godziny audycji. Tak jak tu widzę, że ktoś się pojawia, aczkolwiek to nie było tak rozgłaszane, więc nie było czasu na to, żeby tych ludzi tutaj, was widzów, do siebie ściągnąć. No ale to nie też, no o to też chodziło, ale tak jak powiedziałem, chciałem to zbadać, jak to wyjdzie. Pierwsze koty za płoty. Troszeczkę stresu miałem przed uruchomieniem tej audycji, to trzeba przyznać. Ciężko oddychałem. Można się zestresować, tym bardziej, że to wszystko idzie live. Także nawet sobie tutaj kliknę, żeby to zobaczyć. Cały czas idzie live. Także mam nadzieję, że tutaj poczynione zostały pierwsze kroki, pierwsze koty za płoty. Tak jak już powiedziałem, niekoniecznie będzie stąd prowadzony live, może być też live prowadzony ze stanowisk serwisowych, ale do tego jeszcze potrzeba mi troszkę sprzętu, żebym ja to tutaj poznał kuchnię, jak te live'y się tutaj sprawnie obsługuje, bo w tej chwili to widzicie tutaj, pracuję od razu przy komputerze, który tego live'a streamuje. Może w następnych live'ach pokażę wam, co za sprzęt mam i czym właściwie montuję filmy dla was i czym je renderuję, jaki to jest sprzęt, co jest tam w środku i jak to wszystko chodzi ze sobą, współpracuje i jak to po prostu bryka. No. Także myślę, że będzie mnóstwo ciekawych tematów. Wystarczy chcieć i szukać jakiegoś fajnego tematu na live'y. Oczywiście interakcja z wami jest niezbędna, ponieważ daje motywację do dalszego rozwoju, więc na pewno odpowiednio wcześniej będę chciał tego live'a roztrąbić, rozpropagować, żeby wszyscy mieli tą możliwość się do tej audycji przyłączyć. Ja wiem, że plotę w kółko, ale naprawdę ten pierwszy raz na live jest troszeczkę stresujący, mimo tego, że to nie jest moja pierwsza taka krótka, czy to jest akurat dłuższa audycja, ale no już miałem krótkie wstawki, ale to było zupełnie co innego, nie przywiązywałem do tego wagi i być może teraz też tak trzeba, żeby się nie stresować. A więc jak widzicie, ten egzemplarz jabłuszka może nie jest w najlepszym stanie i nie jest czyszczony. Widzicie, jest pożółkły i tutaj nawet odpadło mi to jabłuszko, które jest na matrycy, ale to się zachowało. Nie jest w najlepszym stanie, ale komputer naprawdę sobie działa. I to nie jest moja jedyna sztuka, jeżeli chodzi o jabłuszka. Mam jeszcze iMac'a G4, który stoi dosłownie za plecami tej kamery. No i też jest na chodzie. To jest nowsza generacja, zupełnie inaczej ten iMac wygląda, co może wam też zaprezentuję. Zobaczę jak to wszystko będzie się przedstawiać. Też jest na chodzie i też na nim pracowałem. Oczywiście dużo szybszy jak na tamte czasy jest tamten komputer od tego, ale ten ma w sobie tą magię. On ma po prostu magię w sobie. Próbowałem wiele rzeczy na nim uruchomić i tak jak mówię, to naprawdę bryka. Tu jeszcze, o, super Tuxa mam, czyli magnetyczny pingwin.
magnetyczny pingwin tu będzie, więc... O, Super Tux. Super Tux sobie tutaj bryka, no także na tym komputerze można jeszcze pobrać. Na tym komputerze można jeszcze pobrać, naprawdę. I jedziemy z koksem. Także jak Mario Bros, widzicie? O. To był czas, jak się Mario Brosa grał. A grzybek jest? Nie. Może jest? No. Prosto w kulki śnieżne. Spróbujemy jeszcze raz i daję sobie spokój, bo przecież nie, live nie jest po to, jest, nie po to jest człowieku, żebyś ty grał. Tak. No ale idziemy dalej. Będzie ten grzybek? O jest, kulka śnieżna. Robimy ziemią. Widzicie? Tak Mario Bros. Większy się zrobiłem. To jeszcze musi być... O, już, narobiłem się. Także dobrze, dajemy spokój demo, nie będziemy tutaj grać. Ale sobie... Poczynia komputer. Naprawdę zachowałem go w takim stanie, którym godny jest tutaj miejsca w moim malutkim muzeum, jeżeli chodzi o komputerki Apple'a. No cóż, moi drodzy, nie wiem, są jakieś do mnie pytania? Nie wiem, jeżeli ktoś jest na audycji, to proszę bardzo, pytajcie, bo to jest dla mnie ważne. Chciałbym tutaj wejść w interakcję z wami i... Jeżeli ktoś ma odwagę, no to niech pyta o cokolwiek, żeby się rozmowa zawiązała na tym naszym live'ie. Także nie wiem, nie śpimy, zwiedzamy, pytamy, także jeszcze jestem chwilę, ponieważ ta audycja troszeczkę tutaj trwa. Nie chcę tutaj przedłużać, ponieważ nie jestem zbytnio przygotowany, jeżeli chodzi o tutaj tematykę, chciałem zrobić po prostu test, więc jak jestem słyszany i widziany, czy to jest ok, czy dużo poprawki mnie czeka. Nie wiem, wyświetlenie 7, ale widzę, że tutaj... No cóż, w każdym razie przetestowane i myślę, że tutaj w dobrym kierunku będzie to szło, będę to rozwijał, przynajmniej tak mi się wydaje. Wydaje ci się. Nie, oczywiście, słuchajcie, nie będę się poddawał, ponieważ realizuję to po swojemu i według swoich tutaj zasad, ale niestety, jeżeli chodzi o live'y i różne inne rzeczy, to żeby coś osiągnąć, trzeba się dostosować. No i to tak musi wyglądać w sumie, więc co? Żegnam się z wami. W tej testowej audycji wystąpiłem ja, Pingwin Jarvis. Oczywiście. Takie stare, ale głupie. No ale dobrze. Okej, nie ma co. Tak, to będzie stały element, jeżeli chodzi o... Jeszcze nie wiem odnośnie, w jakich to będzie porach ustalane i w jakich porach i dniach będą te audycje, ale na pewno coś wymyślę, troszkę czasu postaram się wygospodarować zawsze. Może pojawią się jakieś konkursy, to na pewno w miarę rozwoju tego kanału i tego, jak będę ja się rozwijał, bo jeżeli ja się rozwijam, to i kanał się rozwija, a w związku z czym widzów ciekawi to, na jaki temat ten kanał jest prowadzony, w jaki sposób ten kanał jest prowadzony, no i wtedy jest oczywiście widzów gromada
spora. A więc cóż, żegnam się z wami. Dziękuję za tą audycję testową. Cóż, i życzę miłego wieczoru, miłej niedzieli. Ahoj!